Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Noce Kościołów. Aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Dzień wyjątkowy dla miasta Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska, które zwraca się ku swemu patronowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi. To szczególny dzień dla archidiecezji wrocławskiej i dla archikatedry wrocławskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, Matki Kościołów Metropolii Wrocławskiej, w którym oddajemy cześć świętemu patronowi. Od lat my, wrocławianie, spotykamy się w uroczystość narodzin świętego Jana Chrzciciela w tej czcigodnej katedrze, która tchnie czasem tysiącletniej historii, kultury i duchowości. Chcemy dziękować Panu Bogu za nasze miasto i za nasz lokalny Kościół, za ludzi, którzy tu żyją i tworzą przestrzeń relacji służących dobru wspólnemu. Przychodzimy do Pańskiego ołtarza, aby również prosić za nasze miasto Wrocław i za nasz wrocławski Kościół, za tych, którzy są ojcami tego miasta i zwykłymi obywatelami. Koniecznie trzeba wracać do tego wydarzenia z 97 roku, do Kongresu Eucharystycznego i do tych słów, które papież nam wtedy zostawił. Wrocław, miasto spotkań. Cieszymy się, że Wrocław na różnych płaszczyznach realizuje to powołanie, że to powołanie właśnie, które nam papież zostawił jako mieszkańcom tego miasta, staje się rzeczywistością. Centrum miasta, tak jak to tutaj mówimy w katedrze, świeckie centrum miasta, tam gdzie jest ratusz, rynek, ale również to duchowe centrum miasta, którym jest Ostrów Tumski i ta katedra, miejsce duchowych spotkań, kiedy przychodzą tutaj, w to miejsce, do katedry ludzie, aby przeżywać swoje spotkanie we wspólnocie Kościoła, tak jak dzisiaj my tutaj jesteśmy obecni we wspólnocie Kościoła z Panem Bogiem. Zanosimy błaganie, aby hasło Wrocław miastem spotkań nigdy nie stało się pustym frazesem, ale zawsze było wypełnione treścią różnorodnych spotkań pomiędzy ludźmi i z Panem Bogiem. Prośmy o to w czasie tej mszy świętej dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców Wrocławia przez wstawiennictwo naszego patrona, świętego Jana Chrzciciela. Amen. Prośmy za mieszkańców naszego miasta, będących w potrzebie, którzy cierpią z powodu samotności, choroby, ubóstwa, niesprawiedliwości. Niechaj wszystkie trudne doświadczenia będą dla nich okazją do ufnego zawierzenia Bogu swych trosk, a opieka boska i życzliwość ludzka niech staną się pomocą w rozwiązywaniu ich bólów i problemów. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w naszej codzienności potrafili dawać piękne świadectwo życia i miłować Boga całym sercem, całym umysłem i całą mocą. Ciebie prosimy. Zesłuchaj nas, Panie.
Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa.